Witajcie w 66. odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o komecie Neowise, pierwotnej czarnej dziurze oraz obiektach z pasa Kuipera. Zaczynamy od komety, którą możecie zobaczyć gołym okiem na niebie. Kometa nazywa się C2020F3 Neowise i pojawia się na niebie około godzinę po zachodzie Słońca w kierunku północno-zachodnim. Szacuje się, że kometa będzie widoczna gołym okiem jeszcze do 23 lipca. Po tym czasie wymagane będzie już użycie lornetki lub teleskopu, aby obserwować kometę. Kometa została po raz pierwszy zauważona przez teleskop NEOWISE 27 marca 2020 roku. Wtedy jeszcze była na tyle daleko, że nie pojawił się ani ogon, ani koma komety. Jądro komety ma średnicę około 5 km. Kometa minie Ziemię w odległości 103 milionów kilometrów. Ponownie zawita do nas za około 6800 lat. Z komety Neowise przenosimy się do obrzeży naszego układu słonecznego. W celu wyjaśnienia dziwnego ułożenia orbit obiektów z pasa Kuipera naukowcy wymyślają różne teorie, które mogą wyjaśnić te nietypowe ułożenie orbit. Wcześniej w poprzednich odcinkach naszego programu mogliście usłyszeć o teorii istnienia planety X, która swoją grawitacją miałaby oddziaływać na te obiekty, oraz teorii, która zaprzecza istnieniu planety X tłumacząc dziwne ułożenie orbit z selekcją obserwacji. Niedawno pojawiły się dwie nowe teorie. Pierwsza jest bardzo podobna do teorii istnienia planety X, z tym, że w niej to planeta X jest tak naprawdę pierwotną czarną dziurą, mniej więcej o rozmiarze grej i ma się od 5 do 10 mas Ziemi. Pierwotne czarne dziury są hipotetycznymi obiektami, które miałyby powstać w niedługim czasie po wielkim wybuchu z gęstej materii jaka wtedy występowała we wszechświecie. Jak na razie nie udało się odkryć żadnej pierwotnej czarnej dziury, dlatego jeśli teoria o występowaniu jednej z nich w naszym Układzie Słonecznym jest prawdziwa, to dałoby to nam niezwykłą szansę na odkrycie tego typu obiektu. Aby odkryć pierwotną czarną dziurę, która mogłaby się znajdować na obszarze naszego Układu Słonecznego, astronomowie stworzą teleskop Legacy Survey of Space and Time, w skrócie LSST, który będzie poszukiwać niewielkich flar towarzyszących pochłanianiu m.in. komet przez czarną dziurę. LSST będzie przeglądać południowe niebo szerokokotną kamerą dwa razy w tygodniu. Teleskop ten będzie w stanie wykryć istnienie pierwotnych czarnych dziur, znajdujących się nawet do setek tysięcy jednostek astronomicznych od nas. Jednostka astronomiczna jest to średnia odległość Ziemi od Słońca. Drugą teorią tłumaczącą dziwne ułożenie orbit obiektów z pasa Kuipera jest teoria, która zakłada, że planet karłowatych, podobnych do Plutona, jest o wiele więcej na obszarze Układu Słonecznego. Aby dowiedzieć się w jaki sposób te obiekty ustawiły się na takich orbitach, naukowcy stworzyli model naszego układu słonecznego, w którym to obiekty z Pasek Kuipera, same oddziałując jeden na drugim ustawiły się na tych dziwnych orbitach. Lecz aby do tego doszło, potrzebnych jest dużo więcej obiektów z Pasek Kuipera niż znamy dziś. Tak dużo, że łączna ich masa musiałaby wynieść około 20 mas Ziemi. Teoretycznie jest to możliwe, żeby na obrzeżach naszego układu słonecznego występowało aż tyle obiektów, lecz jest to jeden z warunków, który poddaje wątpliwość słuszność tej teorii. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.